Witam Was wszystkich w żużlowym magazynie bez hamulców. Ja nazywam się Dariusz Ostafiński i zapraszam na rozmowy z gośćmi. Pierwszy gość to takie tutaj może małe wprowadzenie, bo jakieś kilka dni temu pisałem o Bartoszu z Marzliku, który bez brata, bez taty w parku maszyn, czyli bez rodziny. No i o tej kwestii jakby porozmawiam z trenerem mojej Bermudy Stali Gorzów, Stanisławem Chomskim. O tym, ale nie tylko o tym, bo przecież bardzo dużo się dzieje. W Stali zawsze są aktualne pytania o to, jaki będzie ten tor, czy będą widowiska, no właśnie, co z tym Zmarzlikiem, jak to wszystko będzie wyglądało, czy w ogóle trener miał jakieś obawy, że ta drużyna może nie zatrybić i może nie ostać się w całości po rozmowach aneksowych. No i właśnie to wszystko za chwilę już teraz po prostu Was zapraszam do wysłuchania, do obejrzenia tej rozmowy, a potem dalej będzie kolejny gość. Z nami jest już Stanisław Chomski, trener Moje Bermudy Stali Gorzów. Witam, trenerze. Witam pana redaktora, witam słuchaczy. Słuchaczy i oglądaczy. Panie trenerze, tak, mam takie pytanie od razu na dzień dobry, takie około jeszcze covidowe. Proszę mi powiedzieć, czy pan podobnie jak zespół też musiał renegocjować swój kontrakt, czy nie? Czy trenerzy mają tak fajnie, że nie muszą? Bo tydzień temu rozmawiałem z trenerem Piotrem Żytą, on przyznał, że on renegocjować musiał. Ja powiem tak, u nas to troszeczkę inaczej się odbyło. Trudno to nazwać renegocjacją. Padła propozycja, czy jestem w stanie coś odpuścić, jak ja to widzę i tak dalej. Ja mówię, rozumiem, że jest sytuacja trudna. Dotyka to wszystkich, dotknie zawodników, dotyka osoby, które pracują w klubie. Przede wszystkim też dotknęło to i mnie, także no trzeba być wszyscy razem, jak to nasze hasło mówi, zawsze razem, wszyscy razem się cieszmy sukcesów, ale też wszyscy razem bądźmy w tej trudnej sytuacji, także nie ma tak dobrze, żeby nic nie robić w cudzysłowie, bo zawsze coś się robi, ale nie pracować w pełnym zaangażowaniu, w pełnym wymiarze pracy i brać wynagrodzenie. Jest to trochę nielogiczne i nie fair wobec. Rozumiem, czyli pan nie musiał, ale po prostu na propozycję pan jakby wyszedł z taką otwartą. Tak, nas nie były naciski, sami musieliśmy. Ja tak jak inni zawodnicy w podobnych kwestiach jestem procentowo tak samo dotknięty. Mhm. A proszę mi powiedzieć, a miał pan w którymś momencie taki strach, że któryś z zawodników się nie dogada w sensie tego nowego aneksu, czy nie? Czy był spokój i pełna kontrola? Obawy zawsze były, niemniej no, tak budowaliśmy skład, żeby taka dewiza przyświecała przynajmniej mi i widzę, że też obecnemu prezesowi tak, że w poprzednich latach też tak było, że chcemy, żeby zawodnicy przyjeżdżali nie z musu do nas na treningi, na zawody, bo mają zobowiązania kontraktowe i czekają kiedyś tylko z chęcią, nie mogą się doczekać. Na pewno było to trudne, nikt z chęcią nie odpuszcza swoich wynagrodzeń czy możliwości zarobkowania, zwłaszcza w kontekście tym, że przygotowywali się wszyscy zawodnicy na każdego rodzaju rozgrywki, począwszy od Ligi Polskiej, poprzez inne, ja już nie mówię o rozgrywkach innych lig, bo to było może trochę nie tak, chociaż też uważam, że duża część tych kosztów pokrywają zawodnicy ze środków, które wywalczą na torze w Polsce, ale przede wszystkim zawodnicy, którzy mają ambicje, a o takich nam wszystkim chodzi, także i u nas w klubie, żeby rywalizowali też na arenie międzynarodowej i te poczynania finansowe były dość duże. I tu stąd się wzięło duże rozbieżności i niezrozumienia, bo na pewno gdyby wcześniej było wiadomo tych problemów w innych klubach, podejrzewam, u nas to poszło zdecydowanie łatwiej, więc większym zrozumieniem by nie było, bo te kwoty, które zostały teraz zawarte, no to ja oceniam, to są na 14, góra 18 meczy, tak to trzeba mówić, o tym głośno się nie mówi i tu u nas akurat zawodnicy ze zrozumieniem do tego podeszli,
że jednak no, trzeba o to odpuścić. Niemniej no, z zewnątrz różne były naciski. Wiadomo, może z zewnątrz nie naciski, tylko informacje dotyczące tego, że w innych klubach jest lepiej, w innych gorzej. Zresztą czytałem ranking klubów, które ewentualnie w jakiś sposób mógł to dokonać, aczkolwiek ja uważam, że wszyscy jadą na równym wózku. Dokładnie, a chyba takim dobrym w ogóle tutaj ruchem też prezesa Grzyba było to, że na pierwszy ogień poszedł Bartosz Zmarzlik, no i Bartosz Zmarzlik wykazał pełne zrozumienie i podpisał ten aneks jako chyba pierwszy zawodnik w ogóle w Stali, dał jako kapitan przykład innym. No prezes Grzyb ma taką cechę, zobaczymy jak to się sprawdzi w dalszym praniu w trakcie rywalizacji, bo jako prezes jeszcze nie dzierżył tej funkcji w trakcie rozgrywek. Dużo rozmawia ze wszystkimi, dużo słucha, wyciąga wnioski. Zobaczymy na razie do tej pory trafne wnioski i wdraży w działanie. Także jeżeli chodzi o sprawy związane z kontraktami, dużo żeśmy rozmawiali na zarządzie, też z członkami zarządu, także z nami, ze mną też dużo prezes rozmawiał. Taką taktykę to zostało ustalone, że zaczynamy najpierw od mistrza świata i później po kolei każdy idzie. Ja wiem, że zawodnicy wyłożyli karty na stół. U nas nie było tajemnicy. Każdy zawodnik wiedział przed renegocjacją kontraktów, jaki każdy ma kontrakt. I wiadomo, że nie były to i równe kontrakty. Jeden trochę więcej zarabiał, drugi mniej, ale każdy wiedział, żeby nie oszukiwać się i wyjść od tego, co można i w jaki sposób zachować, a co można odpuścić. Ale tu już rozmowy były indywidualne i bardzo szybko poszły sprawnie i ze zrozumieniem. No zgadza się. Ruszyło od Zmarzlika i potem to poszło bardzo szybko. Trenerze, a pana zdaniem, bo przed tymi aneksami to było tak, że w ogóle, i to pamiętam, bo to też prezes Grzyb nawet mi się kiedyś osobiście tym chwalił, że zaraz po tym, jak on jeszcze tam, no to było akurat po dogadaniu powrotu Rafała Karczmarza do drużyny, to prezes się właśnie pochwalił, że miał telefon z Leszna i że mu tam ktoś powiedział z tego Leszna, no to teraz się widzimy w finale. To po tych aneksach jest tak samo? Widzimy się w finale, w sensie Unia ze Stalą, czy... Trudno powiedzieć, bo ja cały czas uważam, że z biegiem czasu, a czas jest najlepszym doktorem w tych sprawach porozumienia, sprawa porozumienia dwójki zawodników czołowych Emila i Piotra dojdzie do finału pozytywnego dla obu stron, także zobaczymy ich na torze. W takim kontekście fajnie by było znowu się spotkać i no, patrząc po ruchach Lublina czy spokoju i zapewnienia, że tam jest największe w cudzysłowie Eldorado, czyli też oczekiwania są duże i ku temu są przesłanki. No i po ruchach tych związanych z paszportem Gleba Czugonowa, no to się wszystko, że tak powiem, bardzo, bardzo wyrównuje i ta Unia Leszczyń wcale nie może być, nie musi być aż taka nie do ugryzienia, zwłaszcza też widzimy spektakularny transfer, utrzymanie składu i transfer w Częstochowie. Każdy praktycznie zachował swój status quo i myślę, że tu będzie niezmiernie trudno wskazać tą czwórkę. No nie, no bo pan już nawet sam wymienił 5 drużyn i to tak, ja tu nawet milczę i nie wtrącam się, bo też się tutaj przecież, z panem zgadzam, przecież, że te wszystkie są Przepraszam, że przerywam, przecież drużyna Grudziądzka od lat montowana jest na play-offy i mi się tego nie udaje, tak jak kiedyś od lat starali się wygrać jakiś mecz na wyjeździe i się udało z pełnym powodzeniem, także tam jest też widać konsekwencje budowy składu. To prawda. Patrząc na to, że jednak ten poziom juniorów troszkę się wyrówna, już nie będzie takich gwiazd, kilku jak było do tej pory, to myślę, że no jest trudna sytuacja, jeżeli chodzi o wytypowanie tej czołowej czwórki. Będzie trudno o czwórkę, a co dopiero mówić o finale, ale o samą czwórkę będzie trudno. A proszę mi powiedzieć taką rzecz, bo no, wy zaczynacie od meczu z Unią Leszno. Ja się tak zastanawiam, jak pan sobie wróci trochę do tyłu, do poprzedniego sezonu, gdzie Stal jako ten jeden wyjątkowy zespół pokonał Unię Leszno u siebie na torze.
Nie ma pan takiej pokusy i po prostu już takiej w głowie myśli, że teraz trzeba z tym storem zrobić tak kopiuj, wklej i znowu pokazać Unii miejsce w szeregu, bo to jest, wydaje się, taka prosta sprawa, no, żeby powtórzyć tylko ten tor, który był wtedy i bezproblemowo wtedy się ten mecz wygra, a zawsze dobry początek jest ważny. No, żeby to tak można było kopiować i wklejać, to byśmy wyniki robili szablonowo i tu nie trzeba by było filozofii. Sami widzimy dobrze, że ten sprzęt, który działał w tym ubiegłym sezonie, w poprzednich sezonach, wcale w podobnych warunkach nie jest tak, jak był. Sami widzimy, że nieraz silniki działają na danym torze wiele lat, a okazuje się, że te, które rewelacyjne były w ubiegłym roku, też zawodzą, bo się zmieniają warunki atmosferyczne. No, różne są czynniki na to, może też i nastawienie zawodników. Szukają tego, że to działało wtedy i musi zadziałać, a teraz okazuje się, że nie, może dlatego, że coś rywal znalazł innego. Ja myślę, że ten czas, który teraz będzie na treningi, na pewno tak jak i my inni spędzą bardzo pracowicie, niemniej nie będziemy mieli żadnej możliwości odzwierciedlenia tego, co reprezentujemy w danym momencie. Taka weryfikacja będzie jedyna i ostra już w inauguracyjnym meczu z obrońcą tytułu. Nie wiem, zawsze nam się dobrze jeździło z Unią Leszną. Unia Leszna też dobrze u nas jeździła. Te wyniki były zawsze na styk. Mecze były widowiskowe. Ja pamiętam, jak byłem na zakończeniu sezonu u Przemka Pawlickiego. Tam się spotkałem z prezesem Rusieckim, kiedy drugi raz zdobywali tytuł mistrza Polski. My wtedy zdobyliśmy trzecie miejsce po tym przegranym półfinale z Wrocławiem i mówi: dobrze, że nawet nie trafiliśmy, bo chyba byśmy nie byli mistrzami. Także jakiś respekt też mają i pewnie też się dobrze będą przygotowywali. Niemniej wierzę w nasze powodzenie, choć jeszcze bardzo jest daleko do tego. Ale tu jest też trochę tak, bo pan mówi, że Unii Leszno się dobrze jeździ w Gorzowie, a ja uważam, że chyba wręcz przeciwnie, że generalnie jest trochę tak, że jak Unii się dobrze jeździ na wielu torach, tak w Gorzowie im się jeździ nie najlepiej, bo jednak nie lubią. Wolą ci zawodnicy takie tory, gdzie można się bardziej gdzieś tam porozpychać, napędzić, ten jakby taki techniczny tor jest jednak dla nich pewnym utrapieniem. No nie pokazują tam takiej pełni swoich umiejętności. No na pewno tor leszczyński, a gorzowski są dwa różne tory o szerokich, długich, może nie długich, ale szerokich prostych, szerokich łukach, dużych kątach nachylenia. Jak pamiętamy, przed laty był okres taki, gdzie startowano w sześciu i ten leszczyński tor, jak jeden z niewielu, też był budowany właśnie na sześciu. Tam przecież odbyło się Mistrzostwa Świata bodajże par sześcioosobowych rywalizacji. Także tu jest być może też taki jeden z tych kluczy, gdzie gdzieś w głowie zostaje to. I nie widzieliśmy, jak Liga Angielska była w tym najlepszym swoim wydaniu, gdzie tam jeździli najlepsi zawodnicy i oni przyjeżdżali z tych krótkich, trudnych torów do Polski, to wręcz się bawili na takich torach jak właśnie Leśnie, w Rzeszowie. Także może coś w tym jest, że tego im gdzieś brakuje. No, całkiem możliwe. Być może te nawyki gdzieś tam zostają. Jeszcze o jedną rzecz chciałem zapytać na koniec, bo trochę jest tak, że z powodu koronawirusa i z powodu tego reżimu sanitarnego no, trzeba było pewne osoby wytypować, które w parku maszyn będą, a kilka niestety z kilku gdzieś tam zrezygnować. No i ten sztab stali, który dotąd był taki ogromny, ja nie mówię, że przesadnie, bo każda pewnie pan z każdego korzystał wiedzy i mądrości, no to on teraz trochę zostanie jednak przetrzebiony, tak? Na pewno wiem, że będzie z panem kierownik drużyny Krzysztof Orzeł, ale całej reszty dwóch, trzech osób, czy tak teraz na szybko licząc, nie wiem, może jest więcej, no nie będzie. Czy to jest jakaś wielka będzie dla pana strata, czy nie? Są różne metody kontaktowania się podczas meczów. Ja pamiętam, prowadziłem mecz, kiedy byłem zawieszony we Wrocławiu. Nie mówię, że to moja zasługa, ale też z tego punktu, w którym byłem, zauważyłem niektóre sprawy, które być może zadecydowały, że ten mecz wygraliśmy mimo złamanego obójczyka Krzysztofa Karszczaka. Mówię, ideologię można to robić wszędzie, nie mówię, że to było kluczowe. Także jest wiele możliwości, żeby ten skład jednak dalej był aktywny. Nie będąc w parkingu, ale będąc też w kontakcie.
Czyli po prostu może być tak, że trener Piotr Paluch na przykład, bo on na liście z przyczyn, z braku miejsca się nie mógł znaleźć, no on na przykład może będzie tak, że będzie na trybunach i tam będzie te swoje wskazówki też na przykład przekazywał. Znaczy na trybunach na pewno. Tam jest jakaś druga strefa, nie wiem czy... Słyszałem. Tak, tak, tam jest jakaś druga strefa też na tych trybunach, nie wiem czy będzie mógł być w ogóle. Nie. Tu musimy jasno i wyraźnie powiedzieć, strefy się nie łączą, nie krzyżują. To nie jest tak, że Piotrek czy ktoś inny ze sztabu będzie siedział na trybuny. Strefa trybun jest kompletnie wyłączona, tam nie ma nikogo. Ewentualnie w miejscach, gdzie są dziennikarze, będą wyselekcjonowani dziennikarze, jeden przedstawiciel gospodarzy i czterech... bodaj, jeżeli dobrze pamiętam, z ekstralinii, z mediów, tak. które obsługują. I będą w strefie dla dziennikarzy, będzie obsługiwał nas też jeszcze przecież operator telewizyjny. Czyli jest szansa, telewizyjny. Że te osoby, których braknie, to mogą ewentualnie tylko i wyłącznie za pośrednictwem telewizji? Nie do końca. Każdy jest przypisany do swojego stanowiska. Jeżeli chodzi nawet o taki, jak to się słyszy, myk, że w strefie obsługi bandy, gdzie są cztery osoby, można kogoś przemycić, to jest bzdura, bo te osoby muszą się znajdować w parku technicznym, a parki techniczne wiadomo, że gdzie są, nie w parkingu. I to jest, ja nie mogę sobie pozwolić, żeby mając ogromny szacunek do Piotra, zwłaszcza, że to jest mój wychowanek, żeby go gdzieś wrzucać w jakąś strefę ludzi, którzy nic im nie ujmując, którzy są zabezpieczeniem technicznym i go przemycać jako naprawiacza w cudzysłowie band. No to trochę jest nie tak. So, ile jest Piotr w składzie rezerwowym, tak jak inni mechanicy, poczekajmy, myślę, że z biegiem czasu wszystko to się jakoś unormuje. Zobaczą władze Ekstraligi i osoby odpowiedzialne za protokół sanitarny, że to przebiega całkiem nie najgorzej. I myślę, że w trakcie wypracujemy taki model, że te osoby będą mogły być włączone bardziej aktywnie i fizycznie do pracy w parku. Okej. To jeszcze jedno ostatnie pytanie z prośbą o krótką odpowiedź. Bartosz Zmarzlik w tym roku, bo tak zapowiedział, tak z rozmowy z jego bratem wynika, że bez taty i bez brata w parku maszyn, a jedynie z mechanikami. To pana zdaniem dla takiego rodzinnego człowieka jak Bartek Zmarzlik może być jakiś problem? To jest mistrz świata i nie oszukujmy się, on stworzył... On lubi mieć ludzi, którzy mają pozytywny wpływ na jego samopoczucie. Nie tylko na sprawy techniczne, na poczucie. Sam pan dobrze widział, że przynajmniej w Toruniu przez ostatnie trzy bodajże Grand Prix towarzyszyłem Bartkowi. Nie po to, żeby może go w jakiś sposób pouczać, czy dawać mu nie jakieś złote wskazówki, tylko żeby miał ten komfort, że w razie czego ma możliwość konsultowania takich czy innych niepewności, rozwiania bądź potwierdzania swoich myśli i rozwiązań. Tak samo dotyczyło ojca i brata. Zostają przy nim ludzie, którzy bezpośrednio dotykają, że tak można powiedzieć, sprzętu. Tata wielki autorytet i oddał pola młodszym kolegom, z którymi Bartek też się bardzo dobrze czuje. Na pewno to będzie przeżywał, ale znajdziemy takie możliwości, że być może rotacyjnie też ci mechanicy będą wchodzili w różnych układach, bo tak regulamin też będzie mógł w jakiś sposób stanowić, w zależności od ilu zawodników będziemy mieli w składzie. Okej. Dziękuję panu bardzo za rozmowę i czekamy już z niecierpliwością na żużlowy sezon. Za nami pierwsza rozmowa z trenerem Moje Bermudy Stali Gorzów Stanisławem Chomskim, a przed nami drugi gość. Będzie nawiązanie do felietonu, jedna liga, jeden zawodnik. I tutaj jakby, bo to takie oczywiście kojarzy się bezpośrednio z piłką nożną, więc jak piłka nożna, no to musi być człowiek, który w piłkę kopie, ale też kocha żużel. Tak, to będzie nasz felietonista Dawid Kownacki. Tym razem nie w formie hat-tricka, ale w formie wideo. Tutaj sobie właśnie przeglądam wasze głosy z sądy. Czy jesteś za tym, żeby zawodnik jeździł tylko w jednej lidze? 77% na tak. Aczkolwiek w komentarzach to tu są bardzo różne głosy, bo i jakby
stwierdzacie, że to ma jakiś sens, sonda prawdę mówi, ale też z drugiej strony zwracać uwagę, że to jest poniekąd jakaś utopia, że wiele lig nagle przestałoby istnieć, gdyby takie rzeczy zostały wprowadzone. No, są też takie głosy, że całe szczęście, że to nie Ostafiński decyduje o tym, jak tu będą te przepisy wyglądały. No jasne, oczywiście, całe szczęście, że nie Ostafiński decyduje, bo to nie Ostafiński ma decydować, ale myślę sobie, że wiele, wiele osób, tu jest potrzebny jakiś taki szerszy głos i tyle. No i sobie porozmawiam z Dawidem Kownackim, co on o tym myśli, bo tu trzeba rozmawiać i na podstawie tego wypracować jakieś konkretne stanowisko. Słuchajmy. Z nami reprezentant Polski w piłce nożnej, Dawid Kownacki. Witam, witam panie Dawidzie. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Panie Dawidzie, bo chciałem z panem porozmawiać o tym, co napisałem w felietonie swoim ostatnim, czyli jeden zawodnik, jedna liga. To wybór jest nieprzypadkowy, bo to nie chodzi o to tylko, że pan jest kibicem piłki, żużla, ale w piłce nożnej po prostu ta zasada obowiązuje i świetnie się sprawdza i chyba nikt sobie nie wyobraża, że piłkarz miałby grać, nie wiem, w lidze niemieckiej na przykład, tak, potem jechać jeszcze do Polski i tak dalej, i tak dalej. Pan sobie wyobraża w ogóle taką opcję? No nie, no na pewno nie i pod względem logistycznym też to byłoby nie do zrobienia. No u nas w piłce nożnej jest o tyle to, że tych zawodników jest znacznie więcej i te kluby mogą sobie jakby może nie pozwolić. No, porównując z żużlem, no to wiemy, że sport żużlowy jest sportem, gdzie te grono zawodników jest wybrane i idąc teraz z takim tokiem, gdzie każdy zawodnik miałby tylko wybrać jeden klub, czy w Polsce, czy w Danii, Szwecji, czy w Anglii, czy jeszcze w innych krajach, no to te kluby mogłyby mieć problem, no i uważam, że też poziom sportowy byłby zaniżony i znacznie by spadł. Oczywiście, jeżeli mamy gdzieś tam mówić o plusach, minusach, na pewno by miały to jakieś swoje plusy. Ale nie, bo ja tylko na moment wtrącę, bo kiedyś w ogóle żużel taki był właśnie, że ci zawodnicy nie jeździli po całym świecie po klubach, tak? Tylko byli raczej skupieni na jednej lidze. Ja wiem, że to są zamierzchłe czasy jeszcze bardzo, no ale było tak. Tak, słyszałem, że tak było i... No, byłoby to na pewno ciekawe. No, patrząc na plusy takiego, no to można byłoby wprowadzić wiele, wiele innych fajnych rozgrywek. Moglibyśmy pójść to samo, co jest w piłce, czyli rozgrywki, nie wiem, takiej Ligi Mistrzów, no, gdzie mistrzowie swoich krajów jadą w takim elitarnym gronie. Próbowano to wprowadzać jakiś czas temu, ale no to się nie sprawdziło, no bo ci zawodnicy byli w różnych klubach i wtedy ci zawodnicy mogli sobie wybierać, w którym klubie w tej Lidze Mistrzów chcą pojechać i to nie zawsze było to, no bo jeżeli dany zawodnik jeździ w trzech klubach i nagle się okazało, że w takiej Lidze Mistrzów w trzech klubach te jego trzy kluby są w Lidze Mistrzów i musiał wybierać potem jakieś sentymenty niepotrzebne, więc to się na pewno nie sprawdziło i to nie miało racji bytu, ale no jeśli chodzi o żużel i ten jeden klub, no to no ciężko bym to, nie wyobrażam sobie o tak, żeby dany zawodnik gdzieś tam jeździł, nie wiem, czy taki zawodnik Duńczyk, Szwed wybiera jazdę w Polsce i on tutaj przyjeżdża i będzie tutaj siedział i jechał w jednym klubie. Wydaje mi się, że też żużlowcy są przyzwyczajeni już do tego, że oni podróżują cały czas, spędzają w tym busie i wydaje mi się, że ciężko byłoby ich namówić. Chociaż co mamy na miastkę już teraz, tak? Kiedy trochę muszą tak siedzieć na kwarantannie w Polsce i słyszeliśmy, jakie były głosy i ile było marudzenia, że z dala od rodziny, że co tyle czasu tutaj będą robić, oni są przyzwyczajeni do jazdy po całej Europie, co chwilę no, zmieniania. Wszyscy są jednak, prawda? No wszyscy są, to zazwyczaj tak jest, że na początku jakiś
kiedy wchodzi coś nowego, no to są narzekania, ale no każdy chce zarabiać, każdy chce jeździć i tego się spodziewałem, że praktycznie każdy zawodnik się dogada, mimo tego, że na początku były jakieś sprzeciwy, ale tak jak mówię, no każdy, nikt nie może sobie pozwolić na to, żeby nie zarabiać nic w ogóle, więc nawet po obniżeniu zarobków każdy będzie gotowy do jazdy. Panie Dawidzie, bo jest tak, że Polska Federacja, nie patrząc na to, co z tym fantem zrobi film, ale bardzo poważnie się zastanawiam, mając też na uwadze te doświadczenia właśnie niedawne, bo była taka sprzeczka między tymi federacjami, gdzie Brytyjczycy, Szwedzi, Duńczycy powiedzieli, że ich zawodnicy, którzy mają kontrakty podpisane tutaj, nie przyjadą na żadną kwarantannę do Polski i w ogóle nie będą siedzieć w Polsce. No i teraz Polska Federacja właśnie bardzo poważnie zastanawia się nad tym, czy nie wprowadzić tego projektu jeden zawodnik, jedna liga. Po prostu zawodnik zagraniczny dostanie do podpisania papier. To wszystko będzie zgodnie z prawem, że no jeśli decydujesz się na jazdę w Polsce, to jeździsz tylko u nas, koniec, kropka. No więc zawodnicy zostaną postawieni być może wkrótce przed takim wyborem, o którym my sobie teraz tutaj na razie na luzie dyskutujemy. Jasne. Okej, może chce to wprowadzić Polska Federacja, ale wydaje mi się, że tutaj powinno być dobre działanie na linii federacji różnych krajów z FIM-em, bo jednak ten żużel musi łączyć, a nie dzielić, tym bardziej, że nie ma wielu krajów na wielkim poziomie. No mamy Szwecję, Polskę, Danię, Anglię. I wiadomo, troszkę mniejsze te niszowe kraje, Czechy, Niemcy, którzy mają tylko czteroligową, czterodrużynową ligę. W zasadzie jeszcze chyba. Wydaje mi się, że tutaj jest potrzebne wspólne działanie. Nie? Wiadomo, jesteśmy najlepszą ligą, najbogatszą i tutaj gdzieś tam wiedziemy prym w tym świecie żużla, ale wydaje mi się, że potrzebne jest działanie na linii wszystkie kraje łącznie z FIM i tutaj myślę, że nie ma co robić jakiejś wojny, bo może się to dla nas źle skończyć. Mogą się te inne federacje zbuntować, mogą zrobić jakiś tam spisek w połączeniu z FIM-em, co już teraz było, były takie głosy, że tak może już być, że FIM z innymi krajami coś kombinuje przeciwko Polsce, bo nie byli zadowoleni, że Polska Federacja tak zrobiła. Także no mówię, wspólne działanie, rozmowy, tak jak jest tu też w piłce, jak to porównujemy cały czas, jest UEFA, jest FIFA, każdy pod tą federację podlega, podejmowane są wspólne decyzje i jakoś to wygląda. Dlatego mówię, nie można robić wojen, nie można się wykruszać z tego, bo żużel nie jest takim wielkim globalnym sportem, żeby można sobie na takie coś pozwalać. Mhm. A nie ma pan takiego wrażenia, bo ja się zastanawiam też nad tym, czy to nie jest trochę tak, że jak pozwalamy jakby żużlowcom jeździć wszędzie i obskakiwać te wszystkie ligi, to okej, to jest bardzo fajne dla zawodnika od takiej strony finansowej, bo on może sobie dużo zarobić, ale sama dyscyplina jednak mimo wszystko na tym traci, bo ten rynek zawodniczy się po prostu nam coraz bardziej kurczy, no bo po co szkolić, po co wprowadzać nowych zawodników, skoro lepiej zatrudnić gotowego już żużlowca, który przyjedzie po prostu na mecz. Tylko, że mówię, ta grupa przez to się coraz bardziej zawęża, no bo jest coraz mniej tych zawodników, po co ich tam 600 czy 700, skoro 200 może to wszystko objechać. No tak, to jest prawda na pewno i to jest ten minus, jeśli byśmy chodzili w plusy i minusy. Plusem na pewno mogłoby być to, że postawiono by na swoich zawodników, czy to u nas, czy w innych krajach. No bo wiadomo, że wtedy już całe drużyny nie byłyby złożone z samych gwiazd, tak jak chociażby jest niekiedy teraz. Więcej trzeba byłoby postawić na swoich wychowanków, na zawodników, którzy do tej pory odgrywali mniejsze role. I dzięki temu poziom mógłby się zwiększyć, tak? No bo wtedy każdy zawodnik byłby ważny, ten drugi linii, ten drugoplanowy, można powiedzieć, musiałby się stać niekiedy pierwszoplanową postacią w tych niektórych klubach. Także to na pewno byłby plus.
No ale mówię, ogólnie, całościowo, no nie widziałbym, mimo że gdzieś znalazłbym dużo plusów z tego, że jeden zawodnik jeździ w jednej drużynie, to mimo wszystko jednak całościowo no, nie widziałbym tego i wydaje mi się, że gdybyśmy rzucili taki pomysł zawodnikom, nie wiem, czy by byli bardzo skłonni do tego i czy na takie coś by poszli. No to na pewno, natomiast mówię, to musi być coś więcej niż to, co ja rzucam, tak? Bo ja rzucam hasło jedna liga, jeden zawodnik, ale to musi być dużo lepiej jednak wszystko opakowane i przygotowane. I no zawsze... przede wszystkim, tak jak właśnie mówię, w porozumieniu z główną centralą, czyli teamem, tak? To bo jeżeli jest... Polska sobie takie coś wprowadzi, no to znowu wbrew innym federacjom, które nie do końca mogą się z tym zgadzać, no to zaraz zawodnicy będą mieli problemy w federacjach, dostaną zakazy na Grand Prix, na różne rzeczy i pójdziemy w odwrotną stronę. No będzie także awantura po prostu, krótko tylko, mówiąc. Tylko jeżeli tak, to tylko w porozumieniu z FIM, gdzie ta decyzja pójdzie głównie od centrali i tam zostaną podjęte wszystkie jakby kroki. Ale tak, żeby się wychylać jako Polska Liga jednocześnie, to nie widzę tego, no bo też no zabijamy całą dyscyplinę. Gdzieś tam w tym wszystkim nie można patrzeć tylko na siebie, mimo że jesteśmy najlepszą, najbogatszą ligą, to jednak musimy dbać o całość tej dyscypliny i nie możemy robić sobie niekiedy samowolki. Mhm. Takie jest moje zdanie. No tutaj na pewno jest tak, że minusem w ogóle we wprowadzeniu tego projektu jest to, że tych zawodników jest w tej chwili bardzo mało i gdyby tak faktycznie każdego przyporządkować do swojego kraju i jeszcze założyć, że będą jakieś ruchy, to mogłoby w niektórych państwach braknąć ludzi dramatycznie do tego, żeby te składy w tej chwili uzupełnić. To musiałoby być po prostu jakiś taki bardziej długofalowy plan, nie wiem, rozłożony pewnie na 2-3 lata, ale to mówię, to za tym hasłem musiałby się kryć jakiś większy projekt. Jeszcze chciałem zapytać, czy pan tam, bo ja nie śledzę tego szczególnie uważnie, ale kiedyś widziałem jeszcze w internetowo w Żużel gra, bo tam oglądałem taką kurczę pana akcję, jak Golob prawie w Grand Prix we Wrocławiu. Tak, tak, tak. Gram w tą grę cały czas. Na początku myślałem, dostałem zaproszenie do takiej wirtualnej kolejki, która była stworzona i myślałem, że to będzie taki mój jednorazowy wyskok, ale bardzo mi się to spodobało i kiedy tylko mam czas w ciągu gdzieś tam dnia wieczorem, to mam grupkę znajomych i siadamy i gramy, trenujemy, także wciągnęła mnie nie ta gierka, naprawdę bardzo, bardzo fajna odskocznia dla mnie. I myślę, że dla żużla również, bo nie ma gier żużlowych jakoś wiele. Są jest może jedna, dwie, trzy, a to jest gierka zrobiona na stary styl, ale naprawdę no bardzo tak. Czegoś takiego jak FIFA w piłce to brakuje zdecydowanie. No tak, ale szczerze powiem, że mimo że to jest zrobione na stary styl, takie przysłowie kreski, to naprawdę jest dużo zabawy i wiem, że chłopaki gdzieś tam, którzy tą grą się zajmują, no to dużo prac nad tym przykładają i naprawdę to się fajnie rozwija, także zostałem w tej grze gdzieś tam i mam nadzieję, że będę dalej grał, bo naprawdę fajna zabawa jest. Okej, jeszcze chciałem na koniec zapytać, a piłkarsko jak się układa wszystko? Piłkarsko ruszyliśmy z ligą, jak każdy gdzieś tam widział. Ja wróciłem do drużyny, od tygodnia jestem w treningu z drużyną, po kontuzji gdzieś tam nie ma śladu. No także teraz walczę o powrót i o miejsce w składzie. Na pewno potrzebuję troszeczkę czasu, zobaczymy też, jak trener będzie widział, no ale myślę, że w najbliższej przyszłości już powinienem się znaleźć w składzie, w szerokim składzie na mecz i mam nadzieję, że też powoli będę wprowadzany na boisko, na początku jakieś parę minut, a potem zobaczymy. Okej, dobrze, to tego życzymy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był Dawid Kownacki. Dziękuję również, pozdrawiam.
Na dziś to już wszystko. Miał być jeszcze akcent taki trochę humorystyczny, czyli pyskówka w wersji wideo z redaktorem Kamilem Hynkiem, ale to będzie za tydzień. Redaktor Kamil Hynek po prostu śpi i nie mogę go budzić, więc, więc jakby zostawiamy to sobie na później. No, zresztą mówię, no, to na pewno nam jeszcze nie ucieknie. Jeśli coś chcielibyście na ten temat w ogóle powiedzieć, to ja Was zapraszam do komentarzy pod niedzielną pyskówkę i tam możecie wpisać swoje żale, myśli, marzenia i tak dalej. To jest zawsze dobre forum. Przeczytamy z redaktorem, co macie na myśli. Oczywiście komentarze pod hasłem dajcie panowie sobie spokój też przeczytamy i przełkniemy, bo trzeba. No i tyle. No i ja Was zapraszam na za tydzień na kolejny magazyn Bez Hamulców, a na teraz to już jest wszystko. Dziękuję.